Dzień dobry Państwu, witamy na konferencji. Dzień dobry Państwu, witamy na konferencji prasowej. Trochę trzeszczę, ale co zrobić. Na konferencji prasowej poprzedzającej mecz z Resowią. Mecz w poniedziałek, już wszystko dobrze słychać. Mecz w poniedziałek na Polsat Plus Arenie Gdańsk. Jest z nami dzisiaj trener Szymon Grabowski, więc to ta pierwsza część spotkania z mediami. Później będziemy mieli briefing z Rikiem Kapiciem. Ale najpierw trenerze poprosimy o przedmeczowy komentarz. Przejdziemy potem do pytań dziennikarzy. Dzień dobry. Przygotowując się do meczu z Resowią, zaczęliśmy od przede wszystkim takiej dogłębnej analizie poprzedniego spotkania ze Zniczem Pruszków. Mam nadzieję, że efekty tej rozmowy będą widoczne już w poniedziałek. Mam tutaj na myśli mianowicie te 20 minut, w których można powiedzieć byliśmy, nie powiem, że nieobecni, ale mniej obecni niż przez 70, i to jest naszym głównym zadaniem, żeby teraz przełożyć to już na całe spotkanie przeciwko Resowi. Mam nadzieję, że to się uda, że zawodnicy naprawdę świadomie podchodzą do swoich obowiązków i to będzie oznaczało, że robimy jako drużyna kolejny krok. Będzie to niezwykle ważne, bo w poniedziałek zmierzymy się z drużyną, która właśnie bardzo dobrze czuje się nie tyle w aspekcie 90 minut, ale ma bardzo dobre momenty gry, w których potrafi do tej pory, szczególnie w tej rundzie, potrafiła zdominować przeciwnika, potrafiła zdobywać bramki, potrafiła wygrywać mecze i co najważniejsze dla Resowi, to jest to, że w trzech meczach, które rozegrali już w tym roku, no nie doznali porażki, więc widać, że ten zespół w przeciągu tego okresu zimowego zrobił ogromny progres, jeśli chodzi o organizację gry, nie tylko w defensywie, ale i w ofensywie, bo można powiedzieć, praktycznie w każdym meczu strzela bramkę, jak nie bramki. Jest groźny w fazach przejściowych, jest groźny, jeśli chodzi o akcje kombinacyjne. Dlatego czeka nas naprawdę bardzo trudne zadanie, jeśli chodzi o wyeliminowanie tych dobrych momentów, jeśli chodzi o naszego najbliższego przeciwnika. Dziękuję. Karolina Skórska, Mechanet Sport.pl. Ja o Luisa Fernandeza chciałabym zapytać, pojawiły się gdzieś tam jakieś informacje, że on może być już w kadrze meczowej, jak to na dziś wygląda? Może być w kadrze meczowej, a czy będzie, zobaczymy. Myślę, że najbliższe 48 godzin będzie kluczowe dla mnie, dla Luisa, i decyzja zapadnie może nawet i w poniedziałek. Także tutaj wszystko rozgrywa się, myślę, że bardzo pomyślnie, ale na pewno będziemy podchodzili racjonalnie do tego, żeby Luisa wprowadzać na plac gry. Dzień dobry, Paweł Stankiewicz, Dziennik Bałtycki. Trenerze, powiedział Pan po ostatnim meczu tak trochę tajemniczo, że myśli Pan też o innym wariancie, jeżeli chodzi o linię defensywy po tym, jak wypadł z gry Miłosz Kałachur. Czy jednym z takich wariantów, który bierze Pan pod uwagę, jest gra na trzech obrońców? Była w momencie, kiedy to tak rzekomo tajemniczo to przedstawiałem, była, ale jednak mamy uraz czy dwa urazy, które na tą chwilę nie pozwalają nam przećwiczyć tego ustawienia bardziej, dlatego przeciwko Resowi na 95% wyjdziemy w ustawieniu, które prezentowaliśmy do tej pory. Tomek Kosowski, Gazeta Wyborcza Trójmiasto. Dzień dobry. Trenerze, to jeszcze nawiązując do tego pytania, skoro rozważał pan taki pomysł, nie bał się pan, że to może troszkę rozstroić już tą strukturę, którą tak dobrze opanowaliście, i jednak zdecydował pan by się na ryzyko grania trójką z tyłu? Nie jest to żadnym ryzykiem, jeśli chodzi o zmianę ustawienia, bo dla mnie ustawienie jest to tylko liczba. My w pewnych momentach przechodzimy na trójkę, jeśli chodzi o budowanie, bo Iwan Żylisko schodzi jak nie między, to albo na prawą, albo na lewą stronę do trójki obrońców i do trójki zawodników, i tak momentami też budujemy. Wychodziło to w mikrocyklu poprzedzającym mecz ze Zniczem bardzo dobrze w treningu i w grach, czy we fragmentach gry, także tutaj nie obawiam się, bo
bo myślę, że pewne działania, które mamy już bardzo dobrze zakorzenione, są na tyle uniwersalne w każdym z systemów czy z ustawień, że tutaj zawodnicy by sobie spokojnie z tym poradzili. Dlatego też zostawiam sobie taki margines na Rysowie, że te 5% czasami mogą być za chwilę większą liczbą. Jeszcze chciałem się zapytać o terminarz do przerwy na mecze reprezentacji. No nie da się ukryć, że bardzo korzystnie się dla was ułożył. Oczywiście przy całym szacunku dla waszych rywali, to wszystko są drużyny z dołu tabeli, tymczasem czołówka się tłucze między sobą. Zastanawiacie się, jaka może być sytuacja przed tą przerwą reprezentacyjną? Nie wiem, znacie mnie trochę, a jak mnie nie znacie, to macie moje odpowiedzi na pytania, z kim lepiej grać, dlaczego punktów nie zdobywamy z górą i tak dalej, i tak dalej. Na tą chwilę ja mogę na to pytanie odpowiedzieć w taki sposób, że z Rysowią zdobyliśmy 0 punktów, z Zagłębiem Sosnowiec zdobyliśmy 0 punktów, więc dla mnie jako trenera i dla tych zawodników, czy to gramy z Czubem, czy gramy z zespołami, które znajdują się w dolnej strefie, jest na tą chwilę jak najlepsze przygotowanie się do każdego kolejnego rywala. Nikogo nie lekceważymy, do wszystkich podchodzimy z respektem, a szczególnie do przeciwników, z którymi potraciliśmy punkty w pierwszej rundzie. Dlatego nie patrzymy, kto z kim gra, patrzymy, z kim gra Lechia, a prędzej czy później doprowadzimy do tego, że to inni będą patrzyli na Lechię. Dzień dobry, Damian Konwent, Trójmiasto.pl. Panie trenerze, w ostatnim meczu ze Zdzińczem Pruszków to spotkanie na dobrą sprawę można było zamknąć w pierwszej połowie. Zresztą sam gdzieś pan też o tym wspominał. Ta nieskuteczność troszeczkę raziła i tak się zastanawiam, czy tutaj w tych ostatnich dniach, nie wiem, może były jakieś rozmowy albo jakiś pomysł na Tomasza Bobczka, no bo szczególnie te jego sytuacje gdzieś tam zostały w głowach i nie wiem, może jakiś dodatkowy trening strzelecki. Teraz już strzelam, ale zastanawiam się, czy coś z tym, czy to jest jakiś, nie wiem, może powód do niepokoju, czy jest trener spokojny, jak ta kwestia wygląda? Jestem bardzo spokojny, ja się bardzo cieszę, że Tomas zdaje sobie sprawę, że w pierwszej połowie mógł pewnie zdobyć 3 bramki, czwartą mógł dołożyć w drugiej połowie. Na pewno niepokojem by było, gdybyśmy, mając taką przewagę, nie stwarzali sytuacji bramkowych. Nie, wręcz przeciwnie, tutaj jestem naprawdę bardzo zadowolony, że moja drużyna potrafiła tak zdominować Znicza, którego chwali pół Polski, która interesuje się pierwszą ligą. Jeśli chodzi o organizację, jeśli chodzi o zachowania, myślę, że byliśmy pierwszym zespołem, który tak zdominował Znicza. Na pewno rywal poszedł do nas z bardzo dużym respektem i szacunkiem, dlatego też to nas buduje, bo na pewno jesteśmy już inaczej postrzegani niż byliśmy w tamtej rundzie. Dlatego to na tym się budujemy i jestem przekonany, że tak jak Tomas miał możliwości 4 minimum do tego, żeby zdobyć bramki ze Zniczem, zdobył bramki w pierwszym spotkaniu, także spokojnie, cierpliwie podchodźmy do tego, a Tomas będzie zdobywał kolejne gole. Dzień dobry trenerze, Bartosz Graczkowski, Lechia.pl. Wspominał już pan właśnie o zespole Rysowi. Graliście z nimi w sierpniu, no od tego czasu się dużo zmieniło zarówno u nas, jak i u nich. No i właśnie, czy przygotowując się do tego meczu jeszcze zerkaliście w ogóle na tamto sierpniowe spotkanie? Czy to było już tak dawno, że taka analiza może nie ma jakiegoś sensu? I właśnie czym różnią się te dwie Rysowie, czyli Rysowia z sierpnia i Rysowia trenera Ulatowskiego? Nie mamy chyba tyle czasu, żeby rozmawiać, czym się Rysowia różni od tej sierpnia z tą, która jest teraz. Przede wszystkim trenerem, przede wszystkim strukturą, w której występuje zespół. Jest to teraz struktura 1-3-4-2-1, 1-3-4-3, w zależności od ustawienia tych dwóch dziesiątek. Jest to zespół bardzo skonsolidowany, jest to zespół, który stara się i dominować, tak jak powiedziałem, w tych momentach, w których łapią to pozytywne flow. Jest to zespół, który nie tylko skupia się na podaniu długim, ale szuka gry kombinacyjnej, nie boi się tego. Mobilne dziesiątki plus do tego Wasiluk z Kanachem w środkowej strefie powodują to, że naprawdę bardzo się czują w każdym z fragmentów. Do tego Eisenhardt na boku, a przede wszystkim Rafał Mikulec, który jest takim motorem napędowym tego zespołu, powodują to, że ten zespół jest naprawdę mocny i miałem przyjemność oglądania z wysokości trybun pierwszego spotkania przeciwko Wiśle Płock, gdzie
Myślę, w przeciągu 70-75 minut Resowia była zdecydowanie lepsza od Wisły. Także ten mecz mnie też utwierdził w tym, że ta walka o utrzymanie, jeśli chodzi o Resowie, będzie, mam nadzieję, skuteczna, zwieńczona sukcesem. I też dla mnie jako trenera, ale też dla moich zawodników jest to bardzo ważne. Ta moja wiedza, którą zawodnicy posiądą już od dnia dzisiejszego. I naprawdę my tego rywala zlekceważyć na pewno nie możemy. Tomek Galiński, Wirtualna Polska. No właśnie o tym lekceważeniu. To chyba ten pierwszy mecz w Rzeszowie to pokazuje, że to nie można lekceważyć, bo ten wynik i gra to przynajmniej dyskusyjna była wtedy, nie? I tak się zastanawiam, jak teraz podejdziecie do tego meczu, czy od razu tak od początku huragan, czy tak spokojnie raczej, nie wiem. Ja się nie zgodzę. Tam nie było nic dyskusyjnego. Tam żeśmy dali ciała na całej linii i teraz my po prostu musimy to też naprawić względem samych siebie, bo wiemy, na co nas stać. I nie chciałbym, żebyśmy podchodzili do Lechii, że my będziemy inaczej się prezentowali z Resowią, inaczej z Wisłą, inaczej z Lechią. Te dwa ostatnie spotkania pokazały według mnie naszą drogę, jaką ubraliśmy i jaką staramy się realizować, i myślę, na ten moment realizujemy dobrze. Czyli od samego początku będziemy chcieli narzucić własny styl gry, swoje warunki, sprawić to, że nie tylko 70, a 90 minut będziemy zadowoleni ze swojej postawy, nie tyle piłkarskiej, ale i mentalnej, nastawienia, podejścia do przeciwnika. To będzie naprawdę bardzo dużo, a myślę, że to wystarczy, żebyśmy dobrze się czuli i te 90 minut rozegrali pod własny dyktando. To jeszcze dwa szybkie pytania. Jak pan podsumuje okienko transferowe? Czy jest pan zadowolony z ruchów transferowych klubu, a raczej jednego ruchu? I kto zagra na lewej obronie w poniedziałek? Jestem zadowolony z okienka transferowego, bo jesteśmy bogaci, można powiedzieć, jednego zawodnika. Jestem zadowolony, że można powiedzieć, agenci czy skauci innych klubów śpią i chyba nie za bardzo wnikliwie śledzili naszych indywidualnych zawodników, bo myślę, że kilku z nich powinno już dostać oferty z wyższych lig. Całe szczęście nie dostali, więc ja jestem bardzo zadowolony, że w takim składzie personalnym podchodzimy do dalszej części sezonu. A na lewej obronie zagra na pewno nie nominalny lewy obrońca. Chyba wszystkie pytania mamy za sobą. Dziękujemy za tę pierwszą część dzisiejszego spotkania medialnego, czyli konferencję prasową, za moment briefing. I cóż, dziękujemy, do zobaczenia na meczu. Dziękuję.